Państwa, zaczniemy w takim razie. Otwieram posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Stwierdzam kworum. Witam Panie i Panów Posłów. Porządek dzienny posiedzenia obejmuje rozpatrzenie projektu planu pracy naszej Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku. Czy są uwagi do porządku? Stwierdzam, że Komisja przyjęła porządek dzienny. Przystępujemy do jego realizacji. Macie Państwo przedstawiony plan tych prac przygotowany przez Prezydium Komisji w pełnym porozumieniu. W planie pracy są uwzględnione i Państwa propozycje, czy tematy zgłoszone. Zaproponowane także propozycje przez inne komisje sejmowe i planowane wspólne posiedzenia. Informacje pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli oczywiście i tematy, które pozostały nam zaległe z poprzedniego półrocza. Zawsze się pojawiają sprawy zlecone przez Sejm, Marszałka Sejmu, wynikające z jakichś bieżących potrzeb, więc oczywiście to nie jest plan wyczerpujący wszystko, co będziemy prawdopodobnie robić, nad czym będziemy pracować w tym okresie sześciomiesięcznym. Czy są uwagi do planu pracy? Pani poseł Ewa Tomaszewska, oczywiście, proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Ja przepraszam, że nie w terminie, ale chciałam zgłosić jeszcze jeden punkt. Nie wiem, czy zmieści nam się w czasie. Chodzi mi o informację o przebiegu i efektywności procesu edukacyjnego w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i schroniskach dla młodzieży z naciskiem na naukę zawodu. Tu jest sytuacja o tyle trudna, że w schroniskach dla młodzieży jest młodzież, która weszła w kolizję z prawem, natomiast w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych jest młodzież sprawiająca trudności wychowawcze, taka, która nie weszła w kolizję z prawem. Niemniej problemy są podobne, są to ośrodki zamknięte i kwestia nauki zawodu w tych ośrodkach to jest szansa na to, że ta młodzież nie popadnie w recydywę, będzie miała szansę uzyskania zawodu, który daje jej możliwość egzystencji z pracy własnych rąk. Nie będzie tego tej ekonomicznej presji na dalsze na przykład kradzieże czy inne działania o charakterze przestępczym. I wydaje mi się, że gdyby nam się udało ten punkt zrealizować, to byłoby dobrze, żeby na to spotkanie zaprosić także ministra sprawiedliwości. Dziękuję. Pani przewodnicząca Szumilas, bardzo proszę, otwieram dyskusję. Dzisiaj mieliśmy podkomisję i dyskutowaliśmy ten temat, omawialiśmy ten temat. Był raport NIK-u, więc jakby tematem komisja się zajmuje. Wprawdzie podkomisja, ale to jest podkomisja do spraw jakości kształcenia i wychowania, także myślę, że to jest grono osób, które dokładnie zgłębiło ten temat i nie wiem, czy jest wola, żeby jeszcze to na komisji powtarzać. Zapraszamy do podkomisji. Bardzo proszę, czy jeszcze jakieś głosy w sprawie propozycji pani poseł Tomaszewskiej? Jaka decyzja komisji, jak państwo uważacie? Pan przewodniczący Piątkowski, bardzo proszę. Ja tu zgadzam się z panią poseł Szumilas. No, sprawa jest w podkomisji, była rozpatrywana, więc powiem szczerze, nie widzę, aby dodatkowo jeszcze komisja w całości się tym zajmowała. Chyba że coś dodatkowo w międzyczasie się pojawi, no to jeszcze w samej końcu kadencji będziemy mogli do sprawy wrócić. Dziękuję bardzo. Ja jestem podobnego zdania. Czy są jakieś inne propozycje tematów? Tak, pani poseł Tomaszewska jeszcze. Dziękuję. Przepraszam bardzo, ale
podkomisja informowała bardzo ogólnie o temacie, który jest w zasadzie w nazwie samej podkomisji, o temacie wychowawczym. Trudno było przewidzieć, że będzie dotyczyć to kwestii nauki zawodów w ośrodkach wychowawczych, więc trochę to nie jest w porządku. Może przynajmniej byśmy otrzymali informacje pisemne dotyczące tego posiedzenia. Jeśli dzisiaj było, ja nie będąc członkiem tej podkomisji, nie mam żadnej informacji, że właśnie tych kwestii będzie dotyczyć posiedzenie, to jest jakby odcinanie możliwości uzyskania tej wiedzy. Rozumiem, że państwo uznali, że nie ma sensu powtarzać tych informacji na posiedzeniu komisji, ale w takim razie może lepiej byłoby przynajmniej bardziej szczegółowo informować o temacie posiedzeń podkomisji, żeby można było z informacji takich skorzystać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oczywiście podkomisja będzie kontynuowała swoje prace, więc nie widzę przeszkód, żeby poszerzyć po prostu tę pracę podkomisji o ten akurat wątek. A jeśli by wyniknęły jakieś poważniejsze kwestie, to oczywiście cała komisja także może się tym zająć w momencie, w którym będziemy po prostu mieli wolne miejsce. Tu nie widzę przeszkód i nie widzę, żeby w tej sprawie toczyć jakieś akurat mniej czy bardziej kulturalne oczywiście spory. Czy jeszcze jakiś głos? Pani poseł Wargocka, bardzo proszę. Pan przewodniczący zaproponował pewne rozstrzygnięcie. Ja chciałam zaproponować pani poseł, że tym tematem może się również zająć podkomisja do spraw kształcenia zawodowego i byśmy rozszerzyli tę tematykę nie tylko o MOWY i MOSy, tylko również o inne formy pozaszkolne, z których korzysta młodzież w trakcie pobytu w innych ośrodkach bądź z powodów innych opóźnień w nauce. Także myślę, że po komisji porozmawiamy na ten temat. Dziękuję bardzo. To jest bardzo dobra propozycja, także myślę, że w ten sposób myślę, że to rozstrzygnęliśmy. Czy są jeszcze jakieś inne propozycje do planu pracy? Jeśli nie ma, to czy jest sprzeciw co do przyjęcia tego planu pracy? Nie ma sprzeciwu, czyli nie musimy, rozumiem, głosować. W takim razie rozumiem, że Wysoka Komisja przyjmuje ten plan pracy w kształcie przedłożonym przez prezydium komisji w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca bieżącego roku. W takim razie dziękuję bardzo wszystkim. Zamykam posiedzenie i oczywiście udajemy się za chwilę na głosowania. Dziękuję bardzo.